Gra progresywno-regresywna. Gra rozpoczyna się od pojedynku bramkarz plus 1 na 1 plus bramkarz. Do zespołu, który straci bramkę, dołącza kolejny zawodnik i tworzy sytuację bramkarz plus 2 na 1 plus bramkarz. Po zakończonej akcji dołącza następny gracz i wracamy do równowagi bramkarz plus 2 na 2 plus bramkarz. Dalej zawodnicy, którzy wcześniej grali w przewadze, przechodzą do niedowagi, a gra kończy się akcją 5 i układem startowym bramkarz plus 1 na 1 plus bramkarz. Po każdej akcji piłkę do gry wprowadza trener, również wtedy, gdy nie pada gol i pojedynek nie został rozstrzygnięty. Możliwa modyfikacja to progresja do finalnej akcji bramkarz plus 3 na 3 plus bramkarz.